oczywiście politycznie poprawna. Jasne, nie palić. Można też, bym sobie myślał, nie uczyć się, nie pić, nie grać w karty, nie jeździć na motorze, no co tam jeszcze. Można też rozmaitych innych figli nie wykonywać. Tylko właściwie dlaczego albo po co? Odpowiedź na to pytanie niesie ze sobą moja ukochana myśl Mandelina. Oczywiście palenie jest fatalnym nawykiem, to jest paskudne, ale Mandelin powiada, że tylko przygłupy koncentrują się na tym, co jest w sposób oczywisty, bezpośredni, złe. Dlatego, że jeżeli dobrze pomyśleć, zbicia żony albo spalenia, to jest jedno i drugie jest fatalne. Mogą płynąć rozmaite pożytki. A tyle mówi ta cytatka. A jakie, no to już nie będę Państwu opowiadał w pierwszej kwestii, a w drugiej już mówię. To są takie cytaty z informacji prasowych, jakie wygrzebałem w internecie z takich dyskusji nad budżetem na 2011 rok. Więc oczywiście palacze biorą po łapach, bo rośnie nam akcyza. Ale te 4% to jest, oczekuje pan minister Rostowski, 220 baniek, jak mówi moja dziecina prywatna. Więc kwotka taka, której ja sobie w ogóle nie wyobrażam. Ale może ja mam małą wyobraźnię. I już macie Państwo jakąś rację, która powiada, że bez tych smutliwych jegomości, takich jak ja, budżet byłby cieńszy, prawda? I to jest dobra racja. Ale idźmy dalej. Nie jest wykluczone, że w tej argumentacji budżetowej kryje się trochę hipokryzji i że generalnie rzecz biorąc to jest mistyfikacja. Dlatego, że pada się jednocześnie, że wyższa akcyza ma czynić na papierosy, ma czynić nas zdrowszymi. Prawdę powiedziawszy, to jest czysta lipa, jeżeli Państwo porównacie to z informacją, którą podałem przed chwilką. To chodzi o te 220 baniek, a nie o to, żeby Pan był zdrowszy, prawdę powiedziawszy. A no więc o co tu idzie? Mógłbym coś zapytać. O wpływy do budżetu, czy o to, żebym był coraz zdrowszy i nie dostawał zadyszki, jak to wchodzę na drugie piętro, żeby wspomnę o trzecie. A może chodzi o jedno i drugie. Widzicie Państwo, PiS polega na tym, że popyt na papierosy, podobnie zresztą jak popyt na procenty, jest sztywny. On nie ulega łatwemu odkształceniu na cenę. Jeżeli tak, i to jest dosyć typowy argument w przypadku rozmaitych używek, to wzrost efektywnej ceny papierosów będzie oznaczał tylko tyle, że w budżetach gospodarstw domowych zwiększy się udział, procentowy udział wydatków na papierosy, co oznacza, że mniej pozostanie na kwiaty dla żony, na żywność, na zajęcie się dzieciną, na książki, no i takie tam różne. Ale, i z tego też trzeba zdawać sobie sprawę, jeżeli rośnie cena papierosów, to rośnie cena wszystkich papierosów, bo to jest kwestia akcyzy, prawda, a nie decyzji producenta czy
hurtownika. No, to znaczy, że takim naturalnym mechanizmem obronnym jest to, że nie będę palił Marlboro, tylko jakieś tam takie zdechłe za 5 zł, pewnie, prawda? Ale te gorsze papierosy, tańsze papierosy są gorsze, są mniej oczyszczone, są robione z gorszego tytoniu, więc są tym samym bardziej szkodliwe. Innymi słowy, Wysokie Ministerium Finansów łże jak pies, kiedy mówi, że podwyższa ceny papierosów w trosce o moje zdrowie. No bo naturalną reakcją jest to, że będę palił tańsze, gorsze papierosy, które mnie bardziej zaszkodzą. Prawda? Pamiętajcie, popyt jest sztywny. A tak naprawdę to ministerium sobie wyszacowało, że podwyższenie akcyzy o 4% to zmniejszy popyt na papierosy o 2,5%. No więc 2,5% to wszyscy wiecie, że to w granicach błędu są takie szacunki. To oznacza tyle, że albo zmniejszy, albo nie zmniejszy, a może zwiększy. Warto o tym wiedzieć, mili Państwo, że tak naprawdę to palacze są najbardziej uciśnioną kategorią podatników. Dlatego, że to obciążenie związane z akcyzą jest większe niż w przypadku jakiejkolwiek innej grupy konsumentów. A ja mniej jako podatnik dokładam do żywności, do rozmaitych artykułów kulturowych, aniżeli do papierosów. Więc myślę sobie, że pan minister Rostowski powinien nieustannie, codziennie rano mnie drapać po plecach, panie, jako takiego dobrego podatnika, panie, z którego budżet ma niesłychane profity. Prawda? No tak, to jest dość stare. Popatrzcie Państwo, w gruncie rzeczy, to jest stare, bo to jest z 2002 roku, ale ta kaska, jaką się ze mnie ściąga, teraz papierosy kosztują, paczka Marlboro kosztuje prawie 12 zł. No nie wiem dokładnie, bo kupuję kartonami. Ale z grubsza rzecz biorąc dwa razy tyle. Więc zobaczcie, jak tutaj jestem dojony, panie nieustannie, czy też strzyżony. I to, że ja i inni patrioci, tacy jak ja, palą, przynosi budżetowi około 6%. Ale pamiętajcie Państwo, że również podatki płacą ci, którzy produkują papierosy, na przykład. Więc, jeżeli by tak to policzyć, to papierosy przynoszą niemal wszystkich wpływów budżetowych. Branża tytoniowa. To jest 15 miliardów, jakie budżet dostaje od nas. Więc mnie się zdaje, że chociażby z tego powodu jesteśmy bardzo ważni w tym kraju, nie? A jednocześnie jesteśmy nieustannie sekowani przecież. Studenty nosem kręcą, panie, okno muszę otwierać, przeziębiam się, panie, glut mi z nosa wisi, panie, to same nieszczęścia. A tymczasem mnie się zdaje, że tak jak w Czechach jest na przykład podatek, który nazywa się bykowy, od bezdzietności, to niepalący powinni płacić ekstra podatek, prawdę powiedziawszy, żeby wyrównać to przykładanie się do wspólnej zbiorowej pomyślności. Mnie się wydaje, że taka byłaby prosta logika, prawda?
Więc niepalący nie chce, nie palą. Nie ma żadnego przymusu. Pewnie nikt im nie każe. Ale niech się przykładają do dobra wspólnego. To przecież jest idea zacna, nie? Tymczasem oni mówią, nie. I jeszcze wybrzydzają. A na dodatek, popatrzcie Państwo, 200 tysięcy miejsc pracy produkuje przemysł tytoniowy. Gdybym ja i inni patrioci, gdybyśmy przestali palić, no to pomyślcie sobie, o ile wzrośnie bezrobocie. I teraz wyobraźcie sobie te głodne dzieci, ludzi zatrudnionych w przemyśle tytoniowym i te dziewczęta, które muszą pójść na ulicę, panie, bo z czegoś muszą żyć przecież. A tak, moim wysiłkiem, moją ciężką pracą, a wiecie, że dobro płynie ze zła, wyłania się ze zła w sposób równie naturalny, co kurczę z jajem. Polaków wobec tego. PL! To jest twój patriotyczny obowiązek. No bo bez tego przecież się nie rozwiniemy. Już widać wyraźnie. I teraz powiedzcie mnie, gdzie w tym rozumowaniu tkwi błąd. Logika mojego myślenia jest tak prosta, że to w ogóle nie wymaga dalszych uzasadnień. Szanowni Państwo, nie wiecie pewnie, bo skąd macie wiedzieć, że jedne z bardziej agresywnych kampanii propagandowych skierowanych przeciwko palaczom były prowadzone w nazistowskich Niemczech. Tych ludzi, którzy palili, oskarżano o naruszanie czy niestosowanie się do zasady politycznego obowiązku bycia zdrowym. To nie jest tak, nie było tak w nazistowskim państwie, że mogłeś sobie zaszkodzić, paląc na przykład. No i w jednej z książek opowiadającej o nazistowskiej medycynie, ja znalazłem taką smaczną cytatkę, która mówi tak. Mówiło się w ramach tej propagandy, że palenie zakłóca męskie życie seksualne i obniża sprawność seksualną. Pochodzący z 1941 roku podręcznik utrzymywania się zdrowia przeznaczony dla młodzieży z Hitlerjugend mówił, że tytoń czasami bywał używany przez marynarzy, żeby tłumić ich popęd seksualny. Przepraszam Was bardzo. Więc był taki szef, przepraszam, a to jest ważne, wiecie. Halo? Ja oddzwonię za chwilkę, dobrze? Dziękuję Pani. Więc taki tam główny macher od tego zdrowia młodzieży, Leonardo Di Conti, wyraził swój punkt widzenia w 1939 roku i taki punkt widzenia w 1939 roku i było wielu innych, którzy podzielali jego ocenę. Palenie tytoniu powodowało taką lojalność, która była obca reżimowi, w którym umysł i ciało miały należeć do Führera. Wobec tego oczywiście palacze byli przedmiotem naznaczeni. No cóż, ja oczywiście teraz wyłącz proszę ten mikrofon.
co miałby w sprawie do powiedzenia socjolog? No cóż, Państwo znacie tę ideę. Opisuje ją Foucault. To jest czysta, klasyczna postać biowładzy. Nic dodać, nic dodać. I co ja, biedna myszka, mogę zrobić? No snuje się taki wymiękły, trochę śmierdzący, to tak. Ale ja bym sobie myślał, że jedyne, co mi pozostaje, to już zachowam w dyskrecji. Źródło, z którego ten cytatek pochodzi, ale rozumiecie Państwo, że apel z grubsza rzecz biorąc jest dokładnie taki sam. Więc gdyby szukać źródeł rewolucji, no cóż, to ja myślę sobie, że moglibyśmy szukać go w rozmaitych jej, ich, przepraszam, w rozmaitych formach takich bardzo właśnie obciążającej biowładzy. Innymi słowy, a wrzeli Państwo, wrze. I niedługo wyjdziemy na ulicę. Jestem oczywiście skłonny, świadom tego, że zużyłem 20 minut, tak jak student Lamek życzył Państwa czasu, poddać się krytyce. Ale przyjrzyjcie się, jestem stary wiatr, parę lat 50. I kto z Was może powiedzieć, że poza zadyszką jestem złej formy? Wiadomo również, że wędzenie było jednym z konserwantów. No dobrze. Kto z Was chciałby podjąć rękawicę? Albo może koncyliacyjnie razem ze mną zapalić. Co w logice mojego myślenia narusza Waszą inteligencję, obraża Waszą inteligencję? Jest pożytek spalaczy? Jest. Mają się dobrze? Mają. Umierają na raka? Umierają. I chwalić Boga, nie trzeba im emerytur wypłacać. Więc o co chodzi? Tak to. Jeżeli chodzi o te argumenty finansowe, to nie jest tak, że leczenie z kasy publicznej wszystkich tych chorób, które wynikają albo... Kiedyś pan próbował się leczyć z kasy publicznej. Co mnie pan wodę z mózgu robi? Ja nie wiem, jak wygląda lekarz w palmie. A jak kiedyś miałem kamień w nerkach, to mnie i mnie zgięło, to mnie powiedzieli, że bym przyszedł za pół roku. Więc co wie pan tu chrzani o kasie publicznej? To już pewnie są te... No. A poza tym, nie wiem jak to jest z palaczami, ale był taki profesor w Katowicach, ekonomista, który próbował policzyć i zbilansować korzyści i koszty z procentów. I z grubsza rzecz biorąc wyszło na jedno. Czyli krótko mówiąc, to samo rozumowanie, jakie przedstawiłem Państwu w związku z papierosami, tam lik czystego spirytusu w produkcji zdaje się 6 albo 10 zł. To wyobraźcie sobie, jak oni nas dojrzą przy pomocy procentów. No i tak dalej. To samo rozumowanie, jakie ja Państwu przedstawiłem o pożytkach z picia, może być zakwestionowane o koszty picia. I wychodzi na to, już nie pamiętam, tam te Pradze taki wykład z problemów społecznych, ale prowadził w przyszłym roku, bo Polackiemu się nie chce. To tam o tym opowiadam dość dokładnie, ale jeśli dobrze pamiętam, to koszty i korzyści się bilansują. Więc ta argumentacja z pieniążka kolego jest bardzo ryzykowna. A
oczywiście rozumiecie Państwo, że patriotyzm wśród młodych Polaków nie jest modny, pewnie, więc ja Was nie namawiam, Boże, uchować do palenia w służbie publicznej, pewnie. Ale gdyby ktoś miał na uwadze ten kit, który nazywa się dobrem wspólnym, to mieli się poważnie zastanowić. Tak, niestety. Dlaczego pani patrzy na mnie takim złym wzrokiem? Pani ideologiczną przeciwniczką palenia? Nie. Dziękuję.